Bombina orientalis, czyli kumak dalekowschodni, to niewielki płaz dorastający do około 6 cm ciała, odporny na błędy hodowlane, przez co często polecany na pierwszego płaza w hodowli. W dobrych warunkach zwierzęta te żyją bardzo długo, są aktywne, cały czas praktycznie w ruchu i łatwo przyzwyczajają się do karmienia z pensety, przez co są jednymi chyba z bardziej kontaktowych płazów, jakie możemy spotkać. Są także ładnie ubarwione, chociaż jest kilka wariantów barwnych, ale te najczęściej spotykane w hodowlach cechują się zielonym grzbietem i czerwonym brzuszkiem. W Polsce występują dwa pokrewne gatunki dla tego gatunku, czyli kumak nizinny i kumak górski. Te kumaki występują w Azji, w Chinach i Korei. On a Tuesday, got your girl in the cut and shade, Tuesday club going viral.